Już von Lipski poszła, proszę państwa, już. Powiedziałam, że jestem mrówką, że jak ktoś tak pospina się trochę, pospina się z mrówką, proszę państwa, czyli ze mną, to będzie bardziej odporny na ulicy, bo przecież wiadomo, że Warszawa to jest Warszawa. Tutaj z jednej strony mówią, że niektórzy podążają, zmierzają do Warszawy, chcą tutaj mieszkać, no bo tutaj jest mydło i powidło, handel majtkami, proszę państwa, dlatego. No ale ja mówię z innej mańki, kto to idzie tutaj, jakiś dziadek się chowają za drzewami, ja muszę wszystko widzieć, proszę państwa, taki dziadek, podobny do policjanta, taki policjant by przygarbiony szedł, proszę państwa, także jest kaszel, chrumczenie na ulicach, tutaj państwo zobaczą, że nawet nasze Radio Tok FM, my nie chcemy się odblokować od ulicy Saskiej, bo przecież mogłybyśmy tutaj sobie wyłożyć, proszę państwa, ściany i okna, żeby nic nie było słychać, prawda? Czy tak zrobić mikrofony, żeby nic nie było słychać. Ale to nie o to chodzi. Słychać z ulicy Saskiej, jak kaszlą, chrumczą i chcemy nawet może i pokazać to, że zgrzytają zębami, proszę państwa. No na kogo? Na ludzi dobrych, na ludzi wrażliwych. To dlatego mówię w rozmowie z von Lipski. Słuchaj, jest w Facebooku taka tablica jeździ, że jesteś dobry, jesteś poprawny, jesteś dobra, jesteś aniołem. Chuj ci w dupę. No ja mówię, nie no, coś takiego na Facebooku, jak oglądam, to jest w ogóle, no wiecie państwo, to jakoby polskie państwo tego nie reklamuje, bo jest teraz linia Mysia i my biorąc te opcje, te poprawki, wiemy, jest linia Mysia, to się poprawia, jest uduchowienie, jakiekolwiek uduchowienie, mówię wciąż to samo mówię, tak jak tutaj ten artysta, jak się nazywa, Helbert, to mówię z pamięci, że on robi tak jak kiedyś, bo u niego ta wrażliwość wraca pomimo upływu czasu i pomimo wpływu środowiska zewnętrznego na jego sposób myślenia i na jego twórczość w związku z tym. Na jego to działa, proszę państwa. Także proszę być razem tutaj z nami, proszę państwa. Człowiek jest pod wpływem kaszlu na ulicy Saskiej, Marszałkowskiej, Pałac Kultury Stalina i Lenina. Tam są wszędzie rechodupki, czy to stadion, czy to wyłażą, idą tam na grilla, z grillem wyłażą butelki, tłuką, potem to ja mówię, że nie powinni piwa sprzedawać w butelkach, bo to potem jeszcze może ktoś kogoś zaatakować taką butelkę otwartą. Coś obrzydliwego, ale ja mówię o rechodupstwie, że uprawiają rechodupstwo i to zło, to co jest wewnątrz, to się uzewnętrznia, widać to na zewnątrz, prawda? Bo z serca szczerego dobre rzeczy płyną, mówi Biblia. Co logiczne, co mądre, co najmądrzejsze na świecie. A tutaj widzimy taki kaszel, zgrzytanie zębami. To typowo takie moherowe. Jest nawet wierszyk na Facebooku, w internecie, co w berecie moherowym jest. Serdecznie państwa pozdrawiam. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Dzisiaj mamy już kolejny dzień. Może państwo nie wiedzą, bo czasem może być z taśmy. Czasem coś może iść z taśmy. Dzisiaj jest czwartek, już 21 lipca 2016 roku. 21 lipca 2016 roku, proszę państwa. Wysłałam von Lipski i tę kurę wielką, o co chodzi? Żeby była wrażliwa bardziej na krzywdę ludzką. Nie to, żeby tam chciała zaraz pomóc coś, ale że ja mówię o tym takim wewnętrznym nastawieniu, żeby człowiek reagował za każdym razem tak samo jak ten Helbert od czasu dziecka swojego. Żeby reagował
żeby reagował, proszę Państwa, żeby reagował. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Reagował, jeżeli jest krzywda, na krzywdę. Reagował w jakim sensie? Tutaj, tej stronie pokrzywdzonej, aby jej pomóc, a tutaj zadziałać tak, żeby to więcej nie miało miejsca, żeby to się nie powtarzało. To znaczy co? Żeby się nie powtarzało zło. Żeby się nie powtarzało. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. No i co jeszcze? Aha, ten Głogowski. Osoba brytyjskiego rządu podczas swojej pierwszej podróży zagranicznej powtórzyła, że królestwo opuści wspólnotę zgodnie z decyzją większości Brytyjczyków, ale Niemcy i tak pozostaną dla Wielkiej Brytanii specjalnym przyjacielem. Relacje obu stolic, szczególnie gospodarcze, mają być bliskie i partnerskie. Dziś Theresa May będzie w Paryżu, gdzie m.in. o Brexicie i walce z terroryzmem będzie rozmawiać z prezydentem François Hollande'em. O 9 wznowione zostały obrady Sejmu. Posłowie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za zeszły rok i udzielili rządowi absolutorium. Kolejne informacje Radio Tok FM o 9:40. Pogoda. To będzie kolejny słoneczny i ciepły dzień. Niemal wszędzie zachmurzenie niewielkie. Po południu przelotne opady możliwe jedynie na krańcach wschodnich, a na termometrach 21 stopni w Białymstoku, 25 w Warszawie i Krakowie, 27 we Wrocławiu. Jutro i w sobotę ma być podobnie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Do Wrocławia kultura pojechała. EKG. Ekonomia, kapitał. Nie, no ja nie mogę, no nie mogę. To jest druga część. Nie mogę, proszę Państwa, nie mogę. Głogowskiego ludzie tu nie mogą słuchać, bo ja tu i ten Mareczek nie lubi, i to nie lubi, i tamto nie lubi. Wiecie Państwo, jak to jest, że po prostu facet się jąka. No jak to jest, że facet się jąka. I koniec. A jak się jąka, to już nie da rady. Nie da rady tego słuchać. Nie ma jak. Nie ma co. No. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. My to lubimy tak, jak coś się dzieje. Państwo zobaczą. Co tu się dzieje? Stoi o własnych siłach. Czasem świadkowie Jehowy komuś pomogą. Proszę Państwa, w pracy, żeby człowiek znalazł pracę, ale przecież nie można człowiekowi pomagać cały czas, jakoby to było małe dziecko. Komuś czymś można pomóc, ale na krótko, prawda, że pomóc i potem niech sobie daje radę, no człowiek w życiu. I taka pomoc jest na wagę złota. A jeżeli ty będziesz po prostu wściekła na to, że ktoś tobie pomaga, tak jak my tutaj pomogłyśmy tej Ewie Grecja, że ona dostała ten zasiłek z opieki, jak dostała pieniądze, to spieprzyła. W tym sensie, że pójdzie gdzieś pa dalsze i z innej opieki sobie załatwi, ale już po 6 miesiącach tylko, bo to, proszę Państwa, co pół roku, jak jest jakiś to uciekinier z innego kraju, jeżeli nie ma gospodarstwa, nie ma nic, to ten człowiek może dostać z opieki pieniądze. Pod jakim warunkiem? Dostanie z opieki pieniądze, że on, ten człowiek tu przebywa, że on, ten człowiek tutaj mieszka. To znaczy u nas tutaj na Saskiej. Mamy rok 2016. Nie chcę tego roku tutaj przykryć, że tu jest 2000, żeby było jasne, żeby to było pewne, że to jest rok 2016. Dobrze. Kicia, kocia. Tutaj przy wiatracze i ta galeria to jest Lipna. Ja podejrzewam, że ona tam tylko chce coś sprzedać. Tylko tam chce coś upłynnić, żeby ludzie kupowali, a nikt się sztuką nie zajmuje, żeby to naprawdę była sztuka, tylko kupowali może nawet i tandetę, ale żeby kupowali, żeby był, proszę Państwa, ruch w interesie. I ten kowboj nie przychodzi na wernisaże, ten kowboj nie przychodzi. Taki dziadek, proszę Państwa, który tak się kiwa, który tak jak idzie, to się tak buja. On przychodzi, ale już nie przychodzi. Właśnie dlaczego? Dlaczego on nie przychodzi? To on mi mówi, że Pani Elżbieto, że teraz, to już Pani tak sobie nie zaśpiewa tutaj na tych wernisażach, w sensie takim, że
kto inny galerię prowadzi, a co innego tutaj jest. Kto inny tę galerię prowadzi, a co innego tutaj jest. Dlaczego? Dlatego, że nikomu na sztuce nie zależy w Warszawie Wielkiej. Sztuka to pojechała do Wrocławia. Wrocław europejską stolicą kultury. Wrocław europejską stolicą kultury. No to więc widzicie Państwo, że skoro kultury tutaj tej nie ma w Warszawie, wysokich lotów kultury, no jak to możemy powiedzieć, kultury wysokich lotów nie ma, no to jest co jest? Mydło i powidło. Chamstwo. No to chamstwo to jest stuprocentowe, ale do tego jest i draństwo dochodzi, proszę Państwa. Matactwo, krętactwo, złodziejstwo i tutaj nawet Państwo widzą, że dziennikarza też w Rosji zabili. Samochód wysadzony w powietrze, tak jak to Janek Witek mówi, wysadzili tego Gieremka w powietrze. Berelemele, Lewartow, czy tam kto, bo ten Janek Witek mnie tu pouczał, jak mówić, wysadzony w powietrze. Ja mówię, aleś ty mądry, mądrzejszy od Londry. Także proszę Państwa, gdy nadaje tutaj nasze radio, o tu jeszcze jakaś butla stoi, że to się wypieprzy to wszystko, to się wywali, ale są to rzeczy stare, tu pojawiamy. My nie chcemy tego ruszać za wszelką cenę, co nieco nie tak zostanie tutaj, w tym domu, jak to się mówi, pospadkowym, w tym domu pospadkowym. Niech co nieco będzie, niech co nieco zostanie, my tu sobie damy radę. Tu położymy, tam położymy, proszę Państwa. Reklama w naszym radiu Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Nasza reklama jest połączona z edukacją. Z edukacją, żeby to nie było tak, proszę Państwa, że my tu zarabiamy pieniądze. Kontynuacja pojankowa, po Janku Witku, polega na tym, że Janek Witek nie lubił pieniędzy. Janek Witek nie lubił pieniędzy. Jak ktoś kiedyś ode mnie pożyczył, to zaraz to musiał oddać. On nie lubił trzymać. Zaraz to musiał oddać. Ja mówię, słuchaj Jaśko, no przecież jak ty te papierosy już tak bardzo kupujesz, to ta twoja głowa, ja ci papierosów raczej nie chcę kupować, ale ty też tego nie rozumiesz. Dobrze. No ale sobie sam te sprawy załatwię. Proszę Państwa, gdy nadaję nasze radio, Tokio Euro, Koncika, Barbie, Baby Langstrom Extra. No i tutaj, proszę Państwa, pokazujemy Eugeniusza Helberta. To rzeczywiście jakiś zacny człowiek, bo 50 lat fotografowania to jest bardzo długi okres. 50 lat to jest bardzo długo, że on tak tyle fotografował. No. Także już mniej więcej to, już mniej więcej to, a jeszcze tu, a jeszcze tam, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami w kontakcie. To jeszcze on gada? Dodam tylko. O, że gada jeszcze. Także nikt tego Głogowskiego nie lubi, bo on tutaj jeszcze teraz to on mniej się jąka, ale on się tak jąkał, proszę Państwa, kiedyś strasznie długo się jąkał, że to szok, że to szok, że to szok jeden wielki, gdy trzeba jeść precelki, proszę Państwa. Szok jeden wielki, że on tak się jąka, proszę Państwa, że on tak się jąka. Coś okropnego, żeby facet tak się jąkał, żeby facet tak się jąkał. Coś okropnego, proszę Państwa, coś okropnego. Żeby facet tak się jąkał. Radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami. Radio trochę, co nieco może pokażę też. Prawda? Radio Concita Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Także radio obrotowe, radio ruchome. Proszę być z nami, bo my jeszcze jesteśmy Państwu
zalegli ten temat życia pozagrobowego, duszy nieśmiertelnej, filozoficznie, historycznie, edukacyjnie. Skąd się to wszystko wzięło, że ludzie, którzy są po wielu nawet szkołach, nie są w stanie zapanować nad tą wiedzą, nie są w stanie zorientować się, czy ta nauka o duszy nieśmiertelnej, którą dano im z Kościoła katolickiego, cokolwiek wiedzieć na ten temat, czy ona jest prawdziwa. Jak ja głoszę tak 35 lat, długo, bo ja 20 ponad lat byłem pionierką. No a pionierka to głosi cały czas i z braćmi kontakt i ze zborem kontakt. Ja prowadziłam teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej, to ja przecież całą tablicę informacyjną musiałam, ile to raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, wypisać, kto imię, nazwisko, bo to potem były i nazwiska doszły braci i sióstr. Siostra Kaczmarczyk, prawda? Kto ma wygłosić przemówienie ćwiczebne, jaka cecha, który numer tego przemówienia, bo to były trzy przemówienia. No to przecież ile to było pracy, ja na maszynie pisałam, dzięki temu ja na komputerze bardzo dobrze sobie daję radę. Chociaż mnie ta klawiatura denerwuje, ale wiem, że lepiej na komputerze takim stacjonarnym, na przykład w Buwie, mają bardzo dobre komputery, bardzo szybko chodzą, bo ta Narodowa Biblioteka to ma komputery piękne z wyglądu, takie masywne, takie wielkie, nie stare, no, jakieś nowsze, ale bardzo wolno chodzą, często dasz na Google, rzucisz na patelnię coś, znajdź, no to się to kręci, Google się kręci, a pełno ludzi siedzi i co, i daje jeszcze ze 100 osób i co, jeszcze gorzej, bo tutaj internet musi działać. To więc w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, jak żeśmy zauważyli, te komputery są wspaniałe, komputery chodzą, komputery działają. Także proszę być, proszę Państwa, z nami być w kontakcie, gdy nadaje tutaj nasze radio. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Jeździ pogotowie. Dużo dobrego tu się dzieje. Zapraszamy Państwa serdecznie do naszego radia Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra i w kółko możecie oglądać, w kółko możecie słuchać. Dlaczego? Dlatego, że programy są nagrywane, takie. Niektóre puszczamy do internetu, no to można sobie posłuchać po prostu. Głucha nie jesteś, a stereo nie musisz mieć stereo. Tu nie chodzi o rozkoszowanie się jako takie głupiego, tylko chodzi o edukację. Krótko żyjemy, czas szybko leci. A co to dziś, prawda? No, jaki to możemy mieć stosunek do tego wydarzenia, czy do tamtego wydarzenia? Dla Was samych nie musicie zaraz pisać, nie musicie zaraz dzwonić. Proszę Państwa, zaraz podamy adresy internetowe. Zaraz to niekoniecznie już. Dwa adresy internetowe, e-mailowe, możecie Państwo do nas dzwonić, 11 numerów telefonów mamy i będziemy to chcieli też zarejestrować, jak trzeba będzie, bo może ze 4 sobie zostawimy jakoś, tak zobaczymy, proszę Państwa. Na razie to tego raju nie ma, tego raju nie będzie, koniec. Z takim dobrobytem, z pięknościami, proszę Państwa. Widać, że Radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra jest zaawansowane, bo my już od paru dobrych lat jesteśmy au courant z internetem i dajemy do internetu nasze programy, audycje, słuchowiska. Proszę Państwa, my tam sami też recytujemy. Tak. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Всего хорошего, Laura. Всего хорошего. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. Także u nas, proszę Państwa, te programy są bardzo urozmaicone. U nas wszystko jest.